Cię. To dzisiaj. Dofer. A potem będziesz chrzestnym. Co? Nie, 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 no nie, proszę pana! Dobrze, dobrze, dobrze. Jest! O, o, nie macie muru. Tak, do widzenia. Nie. Co tu? Co? Co to jest? Co? Co? To wy wiecie. No nie, to nie my! Proszę pana, to nie my, proszę pana, proszę wyjść. Ale się jaram, kochani, zostawcie 12 tysięcy złapek w górę, jeżeli chcecie serię Minecraft Policjanci. Każdy bez wyjątków, co nie? Smolak, Niko? Papuga? Tak, tak. Ja, obywatel SimsCraftu, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie temu miastu, chronić ustanowiony porządek prawny, strzec bezpieczeństwa miasta i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Ale się. To dzisiaj. O, siema Smolax. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Dobra. To Miko, to Miko, to Miko, to Miko. Miał przyjść, miał przyjść, miał przyjść. Miko! Miko, Miko, Miko! Chodź się ma, gotowi wszyscy? Już? Gotowi, 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 gotowi. Budzimy ekipę, tylko oni się nie budzą już, kiedy mówimy do nich wstawać, wstawać! Więc Smolax, tak jak było na live fabula... Co to było? Duchy. Naprawdę, tak jak było widziałem na live fabularnym, masz ten zegarek? Mam ten zegarek. No to idziemy. Najpierw tam może... zegarek. Jolonea. A czekaj, ja go wezmę w spokoju tylko. Dara, dara, dara. Hej, witajcie, ja jestem Lucyna, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Domu, a już niedługo nie Minecraft Dom, tylko Minecraft Dom edycja Policja. Oczywiście będzie Minecraft Dom i Minecraft Policja, nowa seria będzie się nazywała Minecraft Policja, a Minecraft Dom nadal normalnie będzie, więc witam wszystkich bardzo krótko, bardzo serdecznie na Minecraft Domie! Siema koniu! Dzień dobry Smolax. Dzień dobry. Dzień dobry Miko. A, siema. I dzisiaj jesteśmy będziemy już oficjalnie policjantami, będziemy zaprzysiężeni kurde bele mole, więc oglądać do samego końca, bo jak nie, to będziecie wyglądać o tak o. Ojeju. O tak o będziecie wyglądać. Koń, albo zrób tak. O. What the fuck, jak ty to robisz? No to no. Proste. Więc jeżeli nie chcecie mieć skoliozy jak Chris, to zostawcie teraz 12 tysięcy łapek w górę. Tak, ostatnio wam się udaje wbijać po 10 tysięcy łapek w górę. Teraz zostawcie 12 tysięcy łapek w górę, każdy bez wyjątków. Patrzcie, jaki piękny poranek. Jest 6 rano, oni nas nienawidzą, że ich budzimy. Idziemy, no, idziemy, idziemy, tak. Idziemy, idziemy. Napiszcie komentarz. Lufer, chcemy Minecraft Policję. To przypniemy każdemu bez wyjątku. Serduszko, serduszko. A Minecraft Policja, kochani, wlatuje... Minecraft Policja wlatuje, kochani, w kalendarz, kalendarz, Smolacz, kalendarz, 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 kalendarz. Adwentowy? Ty masz kalendarz. Nie mam. Kiedyś był kalendarz. Kiedyś jest był? Kalendarz. Już nas nie stać. W kuchni na był kalendarz? Nie ma kuchni. A, okej, okay, no, no, no to na komputerze w kalendarzu, bo my mamy taki swój kalendarz Google. Chodźcie, 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 patrzcie, jak ładnie. Ja! Jaram się jak dzik. Dobra. Jestem na Marysi kompie, ale Marysia też jest podłączona do naszego kalendarza. Enter. W czwartek o godzinie 10.30 premiera. W czwartek będzie premiera. Okolice 10.30, 11.30 będzie premiera. Więc kochani, napiszcie komentarz. Lufer, Smolax i Miko będę na Minecraft, na premierze Minecraft Policji. To przypnę każdemu bez wyjątków serduszko, ale mam piękne ujęcie na tyłek konia. O, fu. Dobra, idziemy budzić. Dobra, kogo budzimy najpierw? Gdzie jest Emilia? Smolax. A ono przecież w pracy jest. Chyba wraca. Potwór! Potwór! Jeju. Cześć Emilia, Siemka. Jezus Maria. Nie, 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 nie. No byłam na nocnej zmianie. Żadne spanie. Nie, 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 nie. Emilia, dobra, dzisiaj mamy zaprzysiężenie. Zaprzysiężenie? Zaprzysiężenie dzisiaj mamy, tak. W sensie ślubowanie.
Jakiś ślub ze mną, to ja nie chcesz żenić, tak? A z inną dziewczyną. Tematem kom. Ty wredny, ty jeden. Dobra, nie, shh, bo budzisz ludzi. Nie idzie spać, bo zaraz nie, mamy. Niech ona pójdzie. Ej, wakey! Patrz, niech ona. Emilia, do łóżka idź. Idź do łóżka. Patrz, i my ją obudzimy po prostu na samym końcu, jak się trochę prześpi, no. No dobra, dobra. To najpierw natek, na górę. Tylko cicho. Masz ten zegarek? Mam go. Dobra. Jezus. Postawmy w miejscu takim, gdzie on nie będzie. O, tu jest kalendarz. Natek też ma zaznaczony. Dobra. Gdzie nie będzie mógł sięgnąć. Tutaj, tu. Zastał nagrywać regularne odcinki. Jak to chodźcie. No, zaraz się uruchomi. Zaczynamy grać. Ile sekund zostało? 3, 2, 1, pół. Co to jest? Już ubrany! Upo! Oni istnieją kosmici! Działanie są kosmici! Natek! Tutaj jesteśmy! Nie myślałem, ale taką fajną serię prowadzi. Rip z klęsk klatek, spokój jego duszy. Zrobił literówkę w pokój. Nie wiem. Natek! Szybko! Natek! On żyje jeszcze w ogóle? Natek! Co? Natek? Co robi basen? Właśnie. No właśnie, co to robi basen? Jezu, ty żyjesz, na szczęście. Ale... kosmici. Nie ma żadnych kosmitów. Jedyny kosmita to jest Emilia. Natek, wstajemy, ubieraj się, bo dzisiaj mamy ślubowanie policyjne i wy macie ślub? Gratuluję wam! Wiedziałem, że jesteście gejami. Tak, mamy ślub, chodźcie. Dobra, budzimy teraz starego pijanego. Dobra. I... starego pijanego. Mati! O, tu ma dwa. Wow. Mati? To jest Mati! A, budzik! Ustaw, ale ten twój, bo ten jest normalny. Dobra. A to zastąpmy obydwa. O, dobry pomysł. Będzie wiedział, który to który. Dobra. Ej, postawmy gdzieś może na... Dobra, albo dobra, nie. Nie no, ma dwa teraz, no to nie wyłączy dwóch na raz. Dobra. 4, 2, 8, 0. Jezu, co jest? Czemu tu mam dwa budziki? Mati, wstajemy! Wstajemy! Masz ręce. Dzisiaj mamy ślubowanie, wstawaj. Czemu rzucił glutem? Dzisiaj mamy ślubowanie, tak Mati. Wstawaj. Idziemy po Kubę. To mamy? Kuba Buba. Dzisiaj no, mamy ślubowanie. Będziemy policjantami w końcu. Co się stało? Czy to jest bo... Ej! To panie, ona się leje? Skąd ona się leje? To jest... Kuba! Kuba! Mokro masz w pokoju! Co? Jeju. Co? No patrz! Co tu się robiłeś w nocy? To nie jest kanalizacja, powiedzcie, że to nie jest kanalizacja. Pamiętasz jak wtedy Smolak z wybuchnął ścianę? To jest kanalizacja. No. To jest... To są kupy! O mój Boże! Właśnie! Ale że co? Czyli... Koń, zostajesz tutaj. Kuba... Jesteś bez pokoju. Dawaj, chodź. Ale... No... Czekaj! Kuba, jesteś bez pokoju? No jest, no... Kuba jest bez pokoju. Nie, no możesz tutaj spać. No dobra, ale... Czyli... Trochę taki dziwny odór, ale... Jasne, no. Ale trochę. Ale czemu ktoś budzi samych chłopów, a ci są dziewczyny? Chwila, ja... Kuba, patrz. Fuj, ty nie masz pokoju, ja mam pokój. Ty kiedy spieliśmy razem, ty mi się nadal podobasz. Więc to znaczy, miejmy razem pokój. Daj mi tego gruta. To? Ej, to jest co? Jakby... Tak! Czekaj. Ale będziesz fajnie. Minecraft homoseksualiści. Nowa seria na kanale. Au! To jest te LPG, tak? LPG, tak. Minecraft LPG. Dobra. Dara, budzimy Emilię, bo musimy wstawać, musimy wylosować komentarze, bo dzisiaj urządzamy kuchnię, dzisiaj dużo do zrobienia, dzisiaj mamy zaprzysiężenie, czyli ślubowanie. No i no. Ja ci przypominam, że ty jesteś mężaty.
No wiem, ale chodzi o to, że ślubowanie jako policja. Jak to inaczej nazwać? Nie no zaprzysiężenie. Zaprzysiężenie. 12 tysięcy łapek w górę proszę zostawić już teraz. Przerwa na aptę, które obok Kamili. Nie chrap. Wstawaj. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i... To jest grane. I napiszcie komentarz, czy lubicie długo spać. Napiszcie teraz, to przypnę wam serducho. Emilia, wstajemy. Ubieramy się. Słuchajcie, ekipa, bo mamy mało czasu. Jest już 7:30. Musimy wstać, ogarnąć się, ubrać, wylosować komentarze i odebrać właśnie te komentarze z dzisiaj, bo dzisiaj mamy też zaprzysiężenie wieczorem. Więc idziemy się przebierać. Wszyscy idą się przebierać. Słuchaj, jakbyś było na nocnej zmianie cały czas, to byś wiedział, że jestem śpiący i zmęczony. Etam. Metan, propan, butan, orangutan. Idziemy się przebierać i kochani, pamiętajcie, że być w czwartek na premierze nowej serii Minecraft Policjanci. No, mam nadzieję, że będziecie. Ja się przebieram. Szybko. Chłopa, szybko. Cię mówię, jak będziemy tutaj razem, jeszcze będzie tak świetnie, patrz, już wyglądamy. O mój Boże. No, okej, ale... To nie jest piękny teraz? Nadal jesteś brudny. No nie jestem brudny, no ale... Jesteś brudny. Nie jest brudny. Jesteś, no jesteś brudny, to nie jest szminka natka, jesteś brudny. Nie, fu. Znaczy, wiesz co, on nie jest brudny. On dorasta, to jest taka brudka się robi, widzisz? Ale widzisz, zobacz na jego ręce. No, tutaj jest jasny, tutaj jest ciemny, to jest brudny. A, no bo to są ręce natka. Leskina zrobiłeś. chodźcie, losujemy komentarze. Emilia! Dawaj, kobieto! Gdzie? Stawaj! Stawaj! Co to jest? Stawaj! Co jest? Dlaczego widzę podwójnie? Co się dzieje? Stawaj, Emilia. Do kogo idziemy losować komentarze? Wróciłem. Miko, ty chcesz wylosować komentarz? A jak to się robi? Jasne, ale co to jest? Losowanie komentarzy, dawno nie losowałam. Tak. Dobra, więc papier, kamień, nożyce, kto losuje? Nie, idziemy. Okay. Papier, kamień, nożyce. Dobra, jesteście gotowi? Tak. Jasne. Dobra, 3, 4, 8. O, wszystko. No. Wszystko, no. 3, 4. O nie! Super. Spokczam, widzowie, normalnie. Dobra, wy teraz kolejność ustalacie. Dobra, to ja policzę się, jeśli go tak przesunę. No to ja na stole usiądę. A ja, chodź tutaj, chodź. Mija. Taki odludek. Przydałny Mija. Czemu jestem jedyną kobietą w tym domu? Będę ten tyłek z mojego nosa. Przepraszam. Dobra, no to... Eins, zwei, drei! O. Co taki sobie w to? To teraz Miko i Kuba. To co Kuba? Dawaj. Ostatni. Bo ty licz. 3. No czemu jestem taki słaby? No halo! Miko ostatni, potem Kuba, potem kto? Teraz no, wy teraz. Raz, dwa, pięć. Emilia szybciej od Natka i teraz my chłopaki. Dobra. Kurde, jak będę pierwszy! Mam kamień! Będę się tak cieszył. Dobra. 3, 4. No nie! Ja się patrzyłem już na tytmat. A nie, to dobrze. Myślałem, że pomyliłem się z tytmatem. Dobra. 3, 4, ry. Najgorzej! Dobra, trzeci. 3, 4, ry. O nie! A, pierwszy! Dobra. To jest Mati pierwszy, dobra. Idziemy do mnie. Do mnie, chodźmy. Słuchaj, jeszcze nagranie. A, ja mogę być nawet ostatni, ja nie muszę. Widziałeś ten zegarek na Emily ręce? Kupiła go w sklepie, gdzie sklep się nazywa wszystko za 5 zł. Nieprawda! Ej, ja kiedyś w takim sklepie kupowałem Bakugany!
Bakugan? Ja za 4,99. Ja kupowałem karty Yu-Gi-Oh, Bajonikle, a w sklepie kupowałem... Bajonikle, ej, a co jeszcze było takiego fejnego? Bajonikle, Bakugan, Beyblady! Tak, mam. Pomnieć ci coś? Energylandia, nie? Nie! Jezus! Słuchajcie, napiszcie komentarz, kto z was był w Energylandii, to przypnę wam serce. Serio, napiszcie, bo Smolax od wczoraj, no ciągle mówi, albo przedwczoraj, jeszcze pamiętam, mówi ciągle o Energylandii. No jak wiecie, w waszym prawdziwym świecie Energylandii nie ma, no i niestety my musimy też czekać. A pojechałbym do Energylandii. Weźmy Mika, bo dlaczego ja? Dla niego. Bo on nigdy nie był w Energylandii. Byłeś? No i co z tego? Ale byś się darł, to by było fajne. On kanał Ferka za... Dobra, no. Dobra. Pieniądze przelej, kurde, co ty robisz? Ej! Jestem biedny ostatnio. O, ja też chcę coś zrobić, czekajcie! Nie, sio, ja rozumiem. Tytuły, Minecraft Akademia 1, odcinek Ferk. Tak! Ha, nagrywałeś. Dobra. Okej. Okay, losy. Dobra, co tu mam? Puga! Ja mam żonę, nie podrywaj mnie. Podrywaj się, Emilię. Emilię nie, ja mam narzeczonego. Emilię jest płaska. A, narzeczonego. Przez 10 lat będzie narzeczonym. No kiedy ślub. Ale nic nie widzę. Kiedy ślub. Tak, no. Dobra. Luferek, kiedy nagrywamy dobra, ślub? Mogę? Tak. No to no, jego no. Pytajcie. O bo... Minecraft policji. Tak, dobra, mogę czytać? No. Maja Tup Tup. Ekipo, daję wam białą farbę do włosów dla wklęsła Kratesa. No, to jest biały. No, tabletki uspokajające dla Emilii. O, to się przyda. Ja jestem bardzo spokojny. I nowy łom dla starego pijanego. Pozdrawiam was cieplutko. O, no i bajeransko. To teraz Snorlax. Dobra. Przelej te pieniądze. Dobra. Zawsze jak czytacie komentarze na moim fotelu, to potem mam taki spocony cały fotel. Nie, to narzekasz. Szkoda, że teraz... Da, marudzisz. Pierdzi kimś. Szybki przelew. Tak, Smolak, losuję. Napisz tytuł przelewu, dzięki stary ratunek życia. Już tylko nie słyszałeś, ja pod nosem to mówiłem. Dobra, wylosowałem. Wylosowałem Filipa Pochylskiego i napisał tak, Lufer daje wam 3 lodówki z jedzeniem, czyli pełne. Kupon Smolaksa to będzie puste w 5 minut. No, znając ciebie, to tej lodówki nie będzie w 5 minut. Znając mnie, to ich nie będziesz w ogóle. Ej, tak. Ja nie wiem, co dziewczyny mają, ale potrafią tyle żreć i ciągle są chude. Przed nagrywką najpierw zjadłem 2 kanapki z takimi wielkimi plastrami pomidora, co nie? Potem zadzwoniłem do taty, tata, jeźdź mi kupić coś do Biedronki. Przywiózł mi 2 pączki, takie donaty. Zżarłam te donaty i po chyba godzinie czasu stwierdziłam, że chcę parówki zjeść. Ja tyle wpierdzielam jedzenia. Nie, nie mam już Emilia. A potem będzie... Nie wiem, boję się wejść na wagę. Lufer. Pęknie. A potem będzie... Chrzestnym. A potem będzie... O co? Nie, ja nie mogę się zmieścić w ulubione jeansy. Ej! Nie mogę założyć koszulkę. I tak zostajesz wujkiem. Nie, no nie. Taki żarcik, kosmonaucik, wiesz. Aha, ale belka. Dobra, więc tak. Trzy lodówki z jedzeniem. Kupon do Ikei, wszystko o połowę taniej. Ale czy... my nie mamy Ikei. Nie mamy Ikei w mieście. No to podmienimy na Obi, no tam się skresi, wklei Obi i tyle. Nie, no nie możemy, to nie nasz sklep. No ale to i tak dostajemy ten kupon. No to zbudujemy Ikei, bo... Jak zbudujemy? Zbudujemy Ikei, wydamy pieniądze na Ikei i kupimy w... Nie, pojedziemy do innego miasta. Dobra, no dalej. I szafki do kuchni. O, no i bajeranca, no to teraz ja, ty krochmalaj. Dobra, losuję, papugę nie podrywaj. Pyk. I też przelew. Jutro owo, a więc ekipa daje wam piekarnik z kuchenką. W końcu będziemy mieli coś takiego z kuchni. Lodówkę z zamrażarką, gitara, blat na środek kuchni, czyli wyspa. No, dziękuję bardzo za te komentarze. No dzisiaj... Ale jak tam pisze, blat czy blat? Blat przez B. To dobrze. No, więc kochani, napiszcie, jakie 3 rzeczy możecie nam wysłać teraz najlepiej z kuchni, żeby cała kuchnia była kompletna. Więc piszcie i będziemy wam przypinać serducha i będziemy was losować. Pastel Kinga. Witam, dam wam ekipo. Ponownie nie było, witam i o zdrowie pytam. Ponownie czarną farbę do włosów dla Tetmatiego. Przyda się. O, to was pogrzało. Kanapki. I sukienkę dla Emilii. Co ostatnie? Sukienkę dla Emilii.
To teraz może ja. Wracaj tu! Protokół Messi. Dawaj na tak. Dobrze. Więc... Blender KKP. Tak. Ekipo, daję wam blender, toster i zmywarkę, a w sumie Emily już mamy. No to a ja znam miksera, więc może mikser do nas przyjechać. Nie, on jest nieradny chyba, dobrze. Dobra, kolejna osoba, no. To ja teraz, dobra. To Natalietta X daje wam lodówkę, piątą już chyba. Zgubiłem ją. Kuchenkę i maszynę do piwa dla Matiego. Co? Powtórz! Nie, nic nie mówił! Nic nie było. To ja tam słyszałem piwo! Wiesz, z... dawaj piwo! Tam była maszyna... Dawaj rentę! To znaczy dawaj piwo! Rentę? To wymyty, Mati, jak zarabiasz. Babkę kradasz. Tak. Maszynkę do piwa, no nie. Jego marzenie się spełniło, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale nam zabrali. Zabrali nam na takie, jak to się nazywa? To jest barowe. Nie? Piwowar. Piwowar, o. Dobra, Miko. Ja byłem ostatni, na pewno. A, to już, a lol. Dobra. Dobra. Pan Podłoga Troll Plary. Dobra, jest, zapowiada się dobrze. Wysyłam wam pluszaki dla każdego z ekipy, ale super, dla mnie też, to nie? Coś do kuchni, my chcemy coś do kuchni, my nie mamy kuchni. Jest lodówka, znowu lodówka. Siódma. I jest czajnik. Przyda wam się chyba, co? Wow. Ej, ktoś mi mówił ostatnio, że w Ameryce nie mają czajników. Jak to? No w Ameryce nie używają czajników pod mikrofali. Mikrofali? Serio, biorę kubek z wodą. Jak chcą zrobić herbatę, to najpierw grzeją wodę w mikrofalówce. No tak, to na podatek od mocy wykorzystywanej przez urządzenia elektryczne. Amerykanie są dziwni. No i obiecali, że czajniki zabierają więcej prądu niż mikrofalówki, więc gotują w mikrofalówkach, bo im się bardziej opłaca. A to nie jest tak, że wszyscy nie mają czajników, tylko ci biedniejsi, na przykład studenci jacyś nie mają. Ja jestem studentem. Nie, kochani, tak. Napiszcie komentarz, jakie trzy rzeczy możecie nam wysłać najlepiej z kuchni, takich kuchennych. To przypnę wam serducho. No i pamiętajcie, że 12 tysięcy w górę oznacza to, że Smolak z Emilią wezmą ślub! Nic. Co to było? Nie wiem. Nie mam pojęcia. A dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem kurierem LCP i dostarczyłem wam przedmioty, które wylosowaliście. Wow, dopiero co wylosowaliśmy! Tak szybko? I za każdym razem one się pojawiają magicznie. O kurde. No dobra, okej. Na samym początku chcę wam powiedzieć, co dostaliście. Dostaliście tak. Zestaw półek i stołów kuchennych, czyli inaczej wyspę. Musicie sobie złożyć. Piecyk, lodówkę. O kurde. Tutaj jest wyspa. Piwowar! Ty jest Mati! 5 lodówek, 2 szafki, 2 szklane szafki, kupon 50% taniej do Ikei, 11 pluszaków, kanapkę, farbę do włosów. Ja chcę Pikachu! Czajnik. Ja chcę Pikachu! Nie. Toster. Ja chcę jedną rożkę. Ja tego blender zjadłabym se tosta. Przepraszam bardzo. Chwila, moment, pan jest jakoś połączony z naszymi widzami? No tak. O lol, jaki chce pan komentarz ze serduszkowania? Wysyłajcie więcej. Napiszcie komentarz, wysyłajcie więcej, to przypnę wam serducho. A ja mam pytanie do pana, czyli za każdym jednym razem to pan przywoził rzeczy? No tak. Jesteśmy od niedawna oficjalną spółką, więc dzięki widzom swoim zostaliśmy zarejestrowani i teraz zainwestowali oni właśnie widzowie w nasz transport i możemy na przykład wam już dostarczyć te rzeczy. To jeszcze dwa pytania, czyli wcześniej pracowaliście na lewo? O, nieoficjalnie. Żeby ten mikser się nie spalił. A drugie pytanie? O nie, no Emilia! A drugie pytanie, czemu na ciężarówce pisze win? No bo jeszcze nas nie stać na razie na farbę, żeby przemalować. O! To wyślijcie kurierowi farbę na napis LCP. To jeszcze musisz tutaj panie Zwerku podpisać i możecie
Dajcie sobie już to wziąć. Dziękuję, dziękuję, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. O, tylko panie, nie traf pan uwaga w płot. O. Ładnie jedzie. Aż za ładnie. Nie! Do memu, do memu. What the fuck? O, no to może pan teraz naprawić swój błąd. Pan się wyprostował. Nie, proszę pana! Dobrze. To jest! O, do widzenia. O, nie macie muru. Tak, do widzenia. Do widzenia. Dobrze, tym sąsiadom do mnie jeszcze chodźcie stąd. No nie właśnie, halo. Dobra, chodźcie. Coś jest bardzo nie tak. Co tu? Co to jest? To wy wiecie! No nie, to nie my! Proszę pana, wyjść. Może pan wytłumaczyć, co pan najlepszego narobił? Najlepsze, proszę pana, to nie ja. Ja niestety nie umiem za bardzo prowadzić. Ale mnie to nie interesuje, proszę pana. Pan prawie wjechał taką ciężarówką w mój dom, by jeszcze naraził pan na szkody, by mógł nawet umrzeć. Wie pan, jakie to są konsekwencje? Więzienie, proszę pana. Ale proszę pana, bardzo. No przepraszam, no na pewno nasza firma. Dostawca LCP. Ja nie wiem, który mówi LCP właśnie. Poczekaj. Dostawca LCP. Aha, to był zamach. Nie, to nie był zamach. To nie był specjalnie, to zrobiliście. Do widzenia. Uciekaj. Do widzenia. Do widzenia. Jezus, co to było? Co się stało? Płot nam rozwalił. To było specjalnie. Ej, ale trzeba te sprzęty wziąć do domu, bo on jak zacznie padać deszcz na przykład, to się zniszczy. Dobra, ja biorę Pikachu. Moje. Pikachu jest mój. Mój. Ale to było ciężkie. Boże, jakie ciężkie te lodówki. No szczególnie jak jesteś nad nimi. Proszę, nigdy więcej lodów. Ej, Tytmati, mieliśmy nic nie podłączać. A ty już podłączyłeś. Ja nic nie podłączałem. No jasne. O, patrz Tytmati, przefarbniemy cię na czarno znowu. Dobra, kochani, teraz widzicie, czego nam brakuje. Brakuje nam umywalki. Czego nam jeszcze brakuje? Półek takich na górę. Zmywarki. A nie, Emilia jest. Tak. O kapu. Nie, jest zmywarka tutaj. Gdzie jest zmywarka? O kapu. O, stoły i krzesła właśnie. Stoły i krzesła, więc napiszcie talerze, jakie trzy rzeczy możecie wysłać. Widelce, talerze, sztućce ogólnie. Piszcie. A okna? O, okna też się przydały. Bo znaczy, tutaj to nie jest szyby. Nie szkło, tylko szyby. Ale nie wysyłajcie nam miliona tych szyb, tak, widzowie, proszę, bo my nie będziemy mieli co z nimi zrobić. Dokładnie. Mi możecie coś też wysłać. Które wy macie to za przy... Ej, no właśnie, żebyście wy się nie spóźnili. No mamy te zaprzysiężenie o 15. Ty, ale jest 14. Tak, to gdzie? Macie zegarek? No, już jest 14. 14? Co jest grane? Szybko, idziemy na górę. Idziemy na górę, przybieramy się w nasze mundury. Papuga, jak wyglądam? Super. Dziękuję, bardzo dziękuję. Kochani, a zaraz wam pokażę. Zejdę na dół, wy nie zostawiliście łapki w górę, więc wam na razie nie pokażę. O, Emilia, jaki ma... O kurde, cześć Jolo, hej. Wow, a wy dzisiaj macie to zaprzysze... No tak. Gargamedon. Dobra! Tak, tak to dziś. Patrzcie, jak wyglądamy. Ej, ustawmy się obok Natka Kuby, Smolax. Dobra. Bez Mika, żeby były dwie osoby. O. To Emilia do smywarki idzie. Tak. O Jezu, ale się jaram. 12 tysięcy, a w górę zostawcie. Cześć, Jolo. Hej. Kupot już pije piwo. Co? Mati. No co, przecież ja nie jadę z wami. Jedziesz z nami, wszyscy jadą. Miałeś prowadzić. Wszyscy jadą. Idziemy? No. Idziemy. Ja będę prowadzić. Ja chcę. Proszę. Nie chcę! Proszę bardzo, poczekajcie, chodźcie za mną, bo ja wam pokażę, jakie my mamy auto. Okej. Ty chcesz tym wypierdkiem tak wsadzić wszystkich? Tak. Ja będę prowadzić, ja jadę. Nie, Emilia, nie masz prawa jazdy. Mam prawo jazdy. Mam. Ej, nie, wysiadaj. Idziemy na piechotę, mam dosyć kłótni. Na piechotę idziemy. Na piechotę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i wbijajcie na odcinek YOLO, który jest z prawym górnym rogu, w którym ja też wystąpiłem.
Więc jak będziecie oglądać, to będzie prawdopodobnie dzień później. Po prostu wbijcie na kanał Jolo. No. Dokładnie. Gdzieś idziesz na Klementynkę. To Jolo, co nagrywamy? Oj, Klementynka. Właśnie z tym jest problem, bo nie mam pojęcia. To prawda o Joloneju. O, możemy. 40 właśnie... minut musi mieć. A, znaczy ja chciałam zrobić Q&A, bo ludzie, widzę, pisali mi, że chcą dużo. Jak się zapytałam, co chcą, to mi pisali Q&A. Ale się jaram, ale się jaram. Ja nigdy nie byłem tam na placu, a tam podobno plac teraz wybudowali. Tam jest jakiś plac? Tak, są tam ludzie, są tam ludzie. Dobra, chodźcie, chodźcie. No super. A jak się zatnę, albo zestresuję, albo nie powiem czegoś, no albo coś przekręcę? Nie zrób tego, nie zrób tego. Okay. Cześć, cześć! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Ale kuzacko, i się tak stresuje, Emilia! Stresuje się! Nie stresuj się, to jest strasznego! Będzie dobrze, spokojnie. A jeśli coś pomylę, jeśli pomylę jakieś słowo, nie albo pomylę, się przekręcę, albo nie pomylę. Nauczyliście się przysięgi? To, czego? Przysięgi! Tak. Ja też się nauczyłem. Patrz! Naś! O! Co to za samowolka? Przecież już za chwilę zaczynamy. Co tu się dzieje? Dobra, to my was zostawiamy, pójdziemy tutaj. Policjanci, proszę na przedmównicę, a ci, co chcą patrzeć, to zapraszam tutaj. Poza plac. Na linię, proszę się. Ale się jaram, kochani, zostawcie 12 tysięcy łapek w górę, jeżeli chcecie serię Minecraft Policjanci. Każdy bez wyjątków, co nie? Smolak, Miko? Papuga? Tak, tak. Tak. No, zostawcie już teraz. Smolak, ale się stresuje. Strasznie. A ty, Miko? Ja też, ale jak boję się, że pomylę słowo, ale może dam radę. Nie ma co się bać, stary, będzie dobrze. Dobrze, cisza. Dzisiaj tutaj się zebraliśmy, aby zaprzysiężyć nowych członków naszej policji, czyli Mika, Smolaksa, pana Luperka i naszego nowego zwierzaka, czyli Krystiana. Tak. Boże, tak szybko jest. Teraz stajmy. To jest takie piękne, Krystian, jakbyś najlepszy policjantem. Jestem naprawdę z was dumny. Za obecnych policjantów i za to, że będę nowych szkolił. Za to, że jesteście tutaj, za to, że będziecie służyć temu miastu i dla dobra obywateli. Dziękuję wam bardzo. Chciałbym też podziękować, że bliscy wasi też tu przyszli. W imieniu wszystkich policjantów dziękuję, że przyszliście na tą ceremonię. Dobrze, to chciałbym, żeby pierwszy wystąpił Krystian. Krystianie, jako że jesteś jako jedyny i pierwszym zwierzęciem niebędącym psem, jestem naprawdę z ciebie dumny, że wstąpiłeś w nasze szeregi. Będziesz pierwszy i jedyny jako oficjalna papuga bojowa, jak papuga policjant. Gratulacje. No dobrze, to teraz czas na przysięgę. Papuga, zapraszam. Ja? Zwierzak z Simscraftu? Świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie temu miastu, chronić ustanowiony porządek prawny, strzec bezpieczeństwa miasta i jego obywateli. Wraz z narażeniem życia, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności organom tego miasta, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Krystianie, jestem bardzo z ciebie dumny. Dziękuję. Proszę, podleć na moją wysokość i przyjmij tą odznakę jako znak, że jesteś prawdziwym policjantem. Brawo! Brawo! Gratuluję! Dobrze, teraz spocznij. Następny na wystąpienie niech Miko. O, dobra. Mam za szybko przed chyba, siebie, co? Przed siebie, no dawaj stary, przed siebie. Nie, przed siebie, przed siebie, nie przed siebie. Przed siebie. Dlaczego? No dobrze. Miko, czy jesteś gotowy na zostanie prawdziwym policjantem? Tak. To stań przed mównicą i wymów swoją przysięgę. Dobrze, dobrze. Ja, obywatel Simscraftu, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie temu miastu,
chronić ustanowiony porządek prawny, strzec bezpieczeństwa miasta i jego obywateli, nawet z narażaniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności organom tego miasta, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Dziękuję, panie Myko. Dziękuję bardzo. Witamy w policji. Brawo, brawo! Brawo! Gratulujemy! OMG, jestem policjantem. Następny niech wyjdzie Smolax. Dawaj, Smolax, dawaj. Smolaxie, czy wiesz, na co się szykujesz? Tak. Czy na pewno chcesz zostać policjantem? Tak jest. Czy wiesz, na co się szykujesz? Tak jest. To stań przed mównicę i wymów swoją przysięgę. Ja, obywatel Simscraftu, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie temu miastu, chronić ustanowiony porządek prawny przed bezpieczeństwem miasta i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, zachować wierność organom tego miasta, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasady etyki zawodowej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Witamy w policji. Spocznij. Brawo! Brawo! Kysy! Brawo! Nie płacz. Pani Emilia może być dumna. Bardzo dumna, spięknie. Zrób mi obiad dzisiaj. Nie. No to przyszła kolejna pana luferka. Proszę wystąpić. Czy pan wie, na co pan się szykuje? Nie. Całkiem słusznie, też tak mówiłem. No to, a czy pan jest w ogóle gotowy na to? Nie jestem gotowy, ale wiem, że będę się starał jak najlepiej. To dość niespotykana odpowiedź, ale bardzo ciekawa. Proszę przed mównicę i proszę wygłosić swoją przysięgę. Ja, obywatel Simscraftu, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie temu miastu, chronić ustanowiony porządek prawny, strzec bezpieczeństwa miasta i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności organom tego miasta, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Dziękuję, panie Luferze. Nie wierzę, że do tego doszło, ale proszę. Dziękuję bardzo. Będę naprawdę dobrym policjantem. Spocznij. Brawo! Brawo! Gratulacje! Tak! Dziękuję, że przyszliście, dziękuję, że byliście tutaj. Mam nadzieję, że nowi policjanci będą sprawować się dobrze i będą szanować swoich kolegów, jak i swoich przełożonych. Dziękuję wam i życzę wam miłego dnia. Do widzenia. Spocznij! Jest! Woo! Jej, nareszcie! Wow! Jestem policjantem! Kończ. Ja tak samo! I mamy odznaki ładne, błyszczące! Ja, ale mam kozackie odznaki! Chodźmy do ekipy, chodźmy do ekipy! Dobra. Okej. Patrzcie, jakie mamy odznaki! Patrzcie! Dobra, idziemy do domu! Musimy oficjalnie otworzyć Tytmatego piwowar. Idziemy, chodźmy. Ale, a będzie soczek? Idziemy! Chodź Miko, zapraszamy cię! Chodź! Jutro, kochani, wlatuje Minecraft Spider-Man. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy będziecie i ustawcie sobie przypomnienia. Trzymajcie się i buja!